No tak, głównie opiera się tutaj na prostych. Natomiast te proste nie mają wymowy i na unikach, na obronie Logan Paul. Pytanie tylko, czy kondycji starczy tutaj czarnoskórnemu KSI-owi do tego, żeby dotrwać. Pokazuje tutaj, że to uderzenie było w tył głowy. Nie ma liczenia, że Kraes musi prowadzić to oficjalnie. Ściągnął go do uderzenia, że to zapytać jeszcze raz. No ten podbródkowy był celny. No tutaj było być może ściągnięcie faktycznie. Natomiast ten podbródkowy tutaj. Nie, ten podbródkowy oczywiście był celny, ale później uznał to, że było takie zepchnięcie na dół tym uderzeniem w bark. A ten gentleman, którego Państwo widzieli przed momentem, to jest Jake Paul, a więc brat Logana Paula. To jest także YouTuber. To jest amerykański aktor, YouTuber. Oni zresztą w takim połączeniu braterskim troszkę się obrażali, bo zarówno brat KSI-a, jak i Jake Paul, czyli brat Logan Paula, troszkę tam było zamieszania związanego z tymi uczestnikami tego boju, bo tak naprawdę trudno ich nazywać zawodnikami, bo do zawodników jeszcze daleka droga. 5 minut miał na odpoczęcie, coś jak uderzenie poniżej pasa, dojście do siebie. For hitting him when he was down. Score it, and then 2 points and punch when he's down. Score the knockdown for him, take away 2 points for punching when he was down. No i do końca słuszne. Punkty odjęte za moment, gdy zawodnik leżał. You understand? Don't do it, man. Of course I did. You hit a man when he's unarmed. Dude, come on. I said fact fair. Are you ready? No tak, prowadzi oczywiście tak jak... Powinniśmy prawie prowadzić, więc teraz musi już, przegrywa tą walkę z Kredesem.